Leśniku to inicjatywa nauczycieli szkół średnich w powiecie ostrzeszowskim. Zainicjowała tę akcję kilka lat temu pani Katarzyna Dębska-Płonka z zespołu szkół nr 2 w Ostrzeszowie, a dołączyli do niej nauczyciele i uczniowie zespołu nr 1 i nasze liceum. Obecnie organizatorem i patronem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, a czynny udział biorą wszystkie szkoły średnie. Koordynatorką akcji w naszej szkole jest pani Anna Mamys, nauczycielka języka angielskiego. Tegoroczna akcja rozpoczęła się 6 grudnia rozdawaniem ulotek przez uczniów na ulicach Ostrzeszowa. Celem było rozpowszechnienie wydarzenia i poinformowanie społeczeństwa naszego miasta o potrzebie włączenia się do niej i niesienia pomocy ludziom chorym. Grudnia w Kinoteatrze Piast odbyły się prelekcje i wykłady poświęcone nowotworom krwi oraz procederowi zaangażowania potencjalnych dawców szpiku kostnego. ...medycznych panią Monikę Biedroń i doktor habilitowaną nauk medycznych panią Justynę Rybkę. Panie doktor od lat są gośćmi podczas naszych edukacyjnych spotkań z okazji Dnia Dawcy Szpiku. Można powiedzieć, że mają już do naszego miasta sentyment. Dziękujemy i cieszymy się, że i dziś są panie z nami. Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia dla organizatorów i następnych lat owocnej współpracy. Na ręce pani Kasi Dębskiej, głównej organizatorki i inicjatorki, składamy torcik urodzinowy. 100 lat, 100 lat, nie! 8 grudnia w godzinach od 10:17 w jednej z sal naszej szkoły obywatele Ostrzeszowa mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy. Zainteresowanie było ogromne, także zakupieniem tzw. cegiełek, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc chorym. Dawcy szpiku to godna pochwała i powszechna inicjatywa, dlatego cieszymy się, że mamy w niej swój udział.